Cześć, siema, z tej strony MCPatryk1995, tak jak możecie zauważyć, jest kolejny odcineczek serii Zagramy w Bleach Hit the Soul, część druga. I w poprzednim odcinku zakończyliśmy kampanię Hitsugai, już mamy dwie ukończone, Hitsugai i Ichigo. To teraz przejdźmy do Gina. Ichimaru Gin. Ach, ja sam jestem ciekawy, ja kocham tą postać, ona jest fajna i szalona. No i mamy Aizen. Gobon Taitaicho. Aha. Aha, tu jak został zamordowany. Do gęba nite. Na pewno będzie walka z Ichigo, na pewno. Kira. Samban tai. Walka z Hitsugaią będzie. Sado? Czy on walczył jedynie z Kyoraku i przegrał? No i dosyć... Kyoraku jest drugim najsilniejszym kapitanem. Zaraz po pierwszym. Tak patrząc logicznie, sensownie. No i tyle. Dobra, to może o Ichimaru ginie. Dobra, już nawet tu trochę muszę zaspoilerować. No jest on... kapitan trzeciego... Znaczy był... Przez przypadek użyłem... O, ma głupie. O! To było dobre. Hora, hora. To było dobre, bye bye. Był kapitanem, co się działo, a już nie jest, ponieważ okazał się zdrajcą współpracującym z Aizenem. To jest fajne. No. Winner. Zdrajcą, tam chciał zniszczyć Soul Society. No i tyle. Jego miecz, nie powiem wam jak się nazywa, bo zabił i nie pamiętam. Ale... On się tak wydłużał strasznie szybko. Więc... Tyle. Nie gadajcie ze zręby. Ale... Patrzcie na jego mordę, no jak go można nie lubić, Gina. To nie uśmiech i te oczy. Co jeszcze to... jak ktoś go tam się porównał do węża. A, wonsze są fajne, ja lubię wonsze. Więc to też by takie na plus. Takie coś. Dobra. Jak już mam z nim walczyć, to pozwólcie mi z nim walczyć. A nie. Bo tak niby był zły, ale tak przyjaźnie nastawiony, tak. Coś tam desem. I jego zdrada miała też drugie dno. Ale to go się nie spoilerował. Dla tych, co oglądają. Can you survive? Ready, fight! Tylko nie złapał. Hora, hora! Zadarzyć się z tym kolesiem, co trzeba.
Kładę do niego. Don't give up. Ready, fight. Hora. Co mi zrobisz? Ikorusy. Bo jeszcze żyje. Klatkacze. Ale udało mu się przeżyć, no to... Respekcik. Respekcik. Kurde, ciężko mi tu umawiać postacie w drugiej części gry, gdzie, żeby nie rzucać takich spoilerów, dlatego... Mówiłem, to jest też takie trochę drętwy, bo chcę... Jak dla tych, co oglądają, nie wiem... Może... Nie wiem aż co powiedzieć. Pewnie będzie dziwnie nazwali Mongolię. Ale okej. Ale ja się obrażę i będę płakał. Dajcie mi walkę, dajcie mi jego bankę. W ogóle bankę jest świetny, bo jest taki szybki i nawet przecina budynki. To znaczy, no to jest to co widzicie tutaj, to jest Shikai, to jego uwolnienie, ten taki lot. Ale jego... Właśnie banka i przyspiesza to i... Wiesz, nawet to jakieś wyjaśnię w którymś odcinku, ale teraz nie pamiętam tego, po prostu tak już dawno to oglądałem. Teraz oglądam 50 innych serii. Dłuższych, krótszych. Czotto Honkida-san to na. Serio. Can you survive? Biakują. Ready, fight! Bye bye! Tak można wygrać całe życie. Bye bye. Bye bye. To jest świetne, nie ja. Bye bye. Crush. Skara no sato ie mono o misete yaru. Dobra, nie, teraz walczę na poważnie. Ready, fight. Padł biakuja kuciki. Dawa po prostu nie ma miejsca, ale ciocio. Czekajcie, biakuja walczył z którymś chyba z kapitanów tych... Nie walczył z którymś z tych... Żadnym z kapitanów nie walczył. Chociaż nie, to nie można nazwać walką, to była bardziej obrona. Własnym ciałem. Jeszcze z niczego będziemy walczyć? Okej, mi to pasi, nie powiem. No dawaj. Ej, teraz tak coś... Ale dobra, nieważne, to powiem... niestety będę musiał to powiedzieć dopiero o 7 części. Ale myślę, że ona szybko dojdzie, jak te części są takie krótkie. Że jedna kampania to nawet nie cała 15 minut gry. To... Aż tak dziwnie trochę. Sa, dozo, kakatte kite. Can you survive? Ever. Ready, fight! Bye bye!
crush. Patrzcie go. Jaki kozak się znalazł. O, teraz trzeba robić bye bye cały czas. Don't give up. Ready, fight. Bye bye. Tak to było, uznajmy, że to zrozumiałem. W ogóle mi się podoba jego głos, jest taki opanowany, spokojny. Niby wzbudza zaufanie jakiś tam. Ale okej. Okay. No. Jaka następna walka? Czy śledź walki? No, Shitsugaya jeszcze powinna być, nie? Tak, będzie. Tak. Hitsugaya. No to jest standardowy pojedyneczek. W sumie nie został on rozstrzygnięty. No ja fajnie, znaczy w jego oczy były widziane chyba tylko 3 razy. Z czego raz w mandze. Wściekły Hitsugaya jest wściekły. Jest wściekły, jest. Dobra, dawaj, fight. Fajto. Ichimaru! Ready, fight! Trzeba go zacząć szybko uciekać, bo jak on go zacznie uciekać, to będzie przesrane. Widzicie, już się zacznie. No, na szczęście mamy daleko. Dobra. On ma właśnie posrane te ataki, on jest dosyć szybko postacią i można dość szybko zacząć szukać. No, mówię. Kurde! A, jeszcze widzicie? Mówię, o tym mówię. To jest dosyć powaloną postacią. Nie lubię cię, gnoju. Możliwość mi ukończenie tej gry. To jest tym, że nie ukończę tej gry. Patrzcie, widzicie? Tak, jednak się udało. Dzięki mojemu skillowi. Uznajmy, że to jest skill i talent do gry. No i w tym momencie ukończyliśmy całą grę, prawda? No. Ona go oskarża o zabójstwo. W ogóle Kira to taki też pedał, się zakochał chyba w tym ginie. Później jak on odszedł, to taki załamany, taki biedaczek.
Ale okej, no... Nie będę tu nic mówił. Bo wyjdzie na to, że pedał. Że homofob. I... Unsub szmato. I takie rzeczy będą się działy. Dlatego milczę. I w ten oto sposób ukończyliśmy kolejną kampanię gry Bleach Hit The Soul 2. Była to kampania Ichimaru Gina. Nie pamiętam, jaka jest następna. Się okaże w następnym odcinku. A więc na razie, cześć, nara, hallelujah i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.